Tragedia na Lubelszczyźnie. Nie żyje jedna osoba, cztery w szpitalu. Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło w sobotę 1 czerwca w Radzeniu Podlaskim, województwo lubelskie. 24-letni kierowca na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z osobową Skodą. Nie żyje 61-latek. Cztery osoby przewieziono do szpitala. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Tragiczny wypadek w Radzeniu Podlaskim. Nie żyje 61-latek. Do zdarzenia doszło przed godziną 18 na drodze krajowej nr 19 w Radzeniu Podlaskim. Samochód osobowy marki BMW zderzył się ze Skodą. Jak wstępnie ustaliła policja, 24-letni kierowca BMW zjechał ze swojego pasa ruchu na przeciwległy i uderzył czołowo w nadjeżdżające auto. Na miejsce wezwano wszystkie służby, lądował również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Do szpitala przetransportowano cztery osoby. Niestety jest ofiara śmiertelna. Śmiertelny wypadek w Radzeniu Podlaskim. Cztery osoby w szpitalu. Obaj poszkodowani w zdarzeniu kierowcy pojazdów, 24-latek oraz 27-latka trafili do szpitala. Przewieziono tam również dwie pasażerki Skody, 36-letnią i 61-letnią kobietę. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W wyniku wypadku zginął niestety inny z pasażerów Skody, 61-letni mężczyzna. Policja ustala szczegółowe okoliczności zdarzenia. Wiadomo, że kierowcy byli trzeźwi. Służby będą sprawdzać prędkość, z jaką poruszało się w momencie wypadku BMW. Droga na miejscu była zablokowana przez kilka godzin. Niebezpieczny wypadek pod Wyszkowem. Wśród rannych dwoje dzieci. Do bardzo niebezpiecznego wypadku doszło również wczoraj pod Wyszkowem na wysokości Jackowa Górnego, województwo mazowieckie. Samochód osobowy, którym podróżowało łącznie 5 osób, w tym dwoje dzieci, uderzył w przydrożne drzewo. Strażacy wyciągali poszkodowane osoby z wraku auta. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu dostępu do poszkodowanych, ewakuacji i udzieleniu pierwszej pomocy, informowali strażacy. Na miejscu lądowały śmigłowce ratunkowe. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o 5 rannych. Droga była zablokowana.